Cześć, siemaneczko, witajcie z tej strony Prezes, witam was w następnym odcinku, oczywiście jak widzicie z naszej serii na zielonce w FS-ie 22. No i co, lecimy z następnym odcineczkiem, jak widzicie kombajn już przyszykowany po akcji kukurydza, tutaj przyczepy stałem za klasem, ale najpierw co, pojedziemy kombajnem, bo oczywiście jeden zestaw przyczep już jest zawieziony na pole, na drogę polną w sumie, no bo na polu jeszcze nie stoi. No ale co, my wsiadamy i od razu jedziemy tam. Jak widzieliście, jak możecie zauważyć, udało mi się zakupić przystawkę do kukurydzy, która ma bodajże 4,5 metra szerokości, no bo ona sobie powinna nam, ona jest sześciorzędowa, także obliczając, wyliczając to, no to 4,5 metra zabiera tymi zabierając 6 rzędów. Postanowiłem, że dzisiaj akcja kukurydza. Dawno sobie nie kosiłem, a chciałem sobie tym New Hollandem pokosić. Skoro i tak prawdopodobnie przyszły sezon to jest jego ostatni, także w sumie przystawkę do kukurydzy kupiliśmy na ostatnie dwa sezony. No ale no, cóż poradzić. Gospodarstwo szybko nam się rozwija. Poza odcinkiem jeszcze zasiałem jedno pole jęczmienia, bo że tak powiem, te pszenicy jest bardzo duże pole. No i pole numer 31 po burakach, po buraczkach poszło na jęczmień jeszcze. Także myślę, że będzie porówno jak i jęczmienia, jak i pszenicy w przyszłym sezonie. Rzepaku będzie troszkę mniej, no ale rzepak też mniej sypie, także co ja tam porównuję. My tu ominiemy. Chciałbym pogadać na dzisiejszym odcinku odnośnie tego, no jak pewnie już zauważyliście, nowy farming w drodze. Jest już data premiery ukazana, wstępne jakieś tam informacje, screeny. Także no, będziemy tu się, będę tu zamierzał, żeby jak najszybciej się rozwijać, żeby to, co chcę pokupować, to jeśli będzie kasa, to będę od razu kupował. Także no, seria będzie się rozwijała w tempie, myślę, że można powiedzieć ekstremalnym. My już tu się rozłożymy. Także myślę, że na przykład to jest jeden, nie wiem czy ostatni, czy jeden z ostatnich sezonów, że tak powiem, jeden z ostatnich sezonów, no, naszych kombajnów do warzyw. Czy nie kupię coś większego, albo coś po prostu się, że tak powiem, poza odcinkami będzie odwalało, żeby to szybko porobić. No bo te warzywka najdłużej tutaj schodzą na tej serii, że tak powiem. No, kombajn do zboża też będziemy wymieniać, może nie w tym, a w następnym, nie w, teraz w tym sezonie co będzie, a jeszcze w następnym, żeby nie było, że praktycznie jeden sezon, no można powiedzieć, że teraz jest drugi sezon jego i już sprzedaje. Także no, będzie on z nami, że tak powiem, przez trzy sezony, później się go oczywiście wymieni. Co tutaj mamy na włączane? Kukurydza ma w miarę fajny procent, także powinno nam też fajnie oddać. Także no, tak jak mówiłem, będziemy tu nie patrzyli na to, żeby iść w miarę, że tak powiem, można powiedzieć rozsądkowo, tylko po prostu jak będzie kasa, będziemy sobie szli jak najszybciej w jak największe maszynki. Także teraz rozmyślałem nad tym, żeby coś kupić średniego, ale myślę, żeby najpierw, że najpierw sobie zakupię sprzęt większy, żeby mieć dużą ilość koni i później maszyny móc w międzyczasie dokupować pod ten największy ciągnik,
a później zaczniemy sobie wymieniać te najmniejsze ciągniki, tak żeby było w miarę fajnie. No tak jak mówiłem, jeszcze na pewno będę chciał zrobić, żeby po prostu tych ciągników było na gospie 6, czyli będą dwa New Hollandy, już są dwa Deutsch Fahry, no i dwa klasy. Jest obecnie jeden New Holland, jeden klas, więc jeszcze nam brakują, że tak powiem, po ze dwa ciągniki. Z klasem nie będę się, że tak powiem, pyrkolił i od razu będzie to taki, że tak powiem, z nowszych klasów, ale będzie to mniejszy klas niż ten obecny. A z New Hollandem, no to właśnie teraz padnie, że tak powiem, taki główny ciągnik. Także teraz możecie się najbliżej, jaki ciągnik wpadnie, to New Hollanda, ale taki byczek, że tak powiem. Także no, tak to będzie wyglądało. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w nowym farmingu. Mam nadzieję, że do nowego farminga jeden podzespół w komputerze sobie wymienię, bo tak to nie wiem, czy, że tak powiem, będę chciał streamować czy coś, czy mi komputer nie wybuchnie. A ostatnio właśnie streamowałem sobie, jeśli ktoś oglądał, no to wie, widział, może ktoś sobie powtórkę oglądał. Mile zaskoczony byłem na tym live'ie, bo oczywiście Berączek mnie zrajdował. Pierwszy rajd, jaki w ogóle miałem na swoim live'ie. Zdziwiony byłem, ale o to najbardziej chyba Brączkowi z tego, co widziałem, chodziło. Lubi rajdować, że tak powiem, jak widzę takich mniejszych, żeby było duże przebicie i w miarę spam na czacie, bo od razu jak tyle ludzi do mnie napisało, to nie wiedziałem aż, co się dzieje, byłem zamurowany. Że tak, nawet mówiłem na streamie, że nie wiem, kto mnie rajdował, ale ja później tak szczejem, że skoro na przykład tam wyczytałem, że JMZ tam pisze pozdrowienia, no to od razu mogłem się domyślić, że Brączek robi live'a i mnie rajduje. No bo widziałem zresztą, że zanim ja odpaliłem live'a, że on miał live'a i że no JMZ, jeśli już pisze pozdrowienia, no to raczej jest u kogoś z MST. Także no, jeśli ktoś od nich to ogląda, to dzięki jeszcze raz za rajda. Mam nadzieję, że tutaj nie zanudzam na odcinkach i też tak fajnie prowadzę dzisiaj, że tak powiem, sam prowadzę odcinek, bo Hubert jest na rajdzie tam jakiejś formuły chyba. Także no, ja postanowiłem, że nagram kilka odcinków sam, czyli na kilka, chciałem kilka nagrać, ale jak to nagrywam, jest obecnie 3 minuty po północy, jest 29.06. Nie wiem, czy to po prostu na rano nie udostępnię tego filmu, po południu jeszcze dostaniecie brzozówkę jeszcze raz, że tak powiem, no bo w czwartek dostaliście odcinek brzozówki. Także no, tak myślę, że to tak właśnie sobie wrzucę. O kurde, przewaliłem kombajnem. Tak wrzucę, żeby jutro nawet weszły te dwa, no bo miałby ten z zielonki miał być wrzucony w piątek, czyli jak ja to nagrywam, no to w sumie z 5 minut temu by był jeszcze piątek. Teraz już mamy sobotę, no także w sobotę sobie wrzucę dwa odcinki. Ja praktycznie teraz, jak skończę ten odcinek, ja ostatnio co wrzucałem, ten 50-minutowy z brzozówki, bo teraz mam troszkę inny internecik. No i taki 50-minutowy odcinek wrzucałem raptem 10 minut. Także no, myślę, że posiedzę po odcinku jeszcze chwilę, żeby pogarnąć, bo na pewno kukurydzy całej nie skoszę. Nie wiem, czemu się w ogóle nie wysypałem na poprzednim okrążeniu. Także musimy sobie podjechać najlepiej pod przyczepy. A jednak jak jest to pole z kukurydzą, zazwyczaj jesienią jest trochę mokro. Lepiej już dojechać do tych przyczep kombajnem niż przyczepami.
To jest spore pole, także myślę, że bez problemu zasypiemy ten zestaw i bez problemu zasypiemy tamten duży zestaw. Także no, ciekawi mnie samego, ile tej kukurydzy nam tu będzie. Jeśli dobrze kojarzę, to jeśli kukurydza jest tak samo ustawiona cenowo jak na oryginalnych mapach, to kukurydza jest dopiero do sprzedania na czerwcu. Także trochę też poczekamy za pieniędzmi za tą kukurydzę, no bo oczywiście pieniążki na gwałt, że tak powiem, nie potrzebujemy. Także no, tą kukurydzę zostawię do tego czasu, aż ona będzie w maksymalnej cenie. Także no, praktycznie można powiedzieć, że 8, no 8 miesięcy po 8, źle policzyłem, 6, 6, nie 6, nie, no dobrze powiedziałem, 8 miesięcy poczekamy za kasiurą, za kukurydzę. Także trochę to czasu będzie. W międzyczasie, dziś na tym miesiącu się urodziły nam cielaki. Krowy nam się ocieliły, w sensie. Kurde, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, ale zaobserwowałem to zjawisko, że tak powiem, że czym krowy bliżej do wycielenia, tym krowy mniej dają mleka, no bo zawsze przedtem, jak one były dopiero co krowami, że z jałówek się przeinaczyły na krowy, to one dawały tyle mleka, że ja musiałem 2 razy dziennie wzywać mleczarkę do odbioru mleka, bo mi się w moich zbiornikach nie mieściło. A teraz przewinąłem praktycznie cały dzień. No i tego mleka nie było, było pół zbiornika praktycznie, a no teraz, że tak powiem, było rzut, że 8 krów się cieliło. Teraz na następny miesiąc znowu 8 krów będzie się cielić. No i za 2 miesiące jeszcze zostaną 4 krowy do wycielenia. Także no, tych cielaczków teraz trochę będzie. Myślę też o tym, żeby jak będzie troszkę kasiury, to chociaż z 10 krów jeszcze tak odokupić do naszych krów, żeby też one kasę robiły. Panele słoneczne, z tego co widziałem, troszkę kasy też przynoszą, bo na ostatnie miesiące to przychodziło po 3000 na godzinę, a z niczego więcej nie mam pieniędzy niż z fotowoltaiki. Także to musi być to. Także fotowoltaika powoli się zwraca. No myślę, że nawet już się zwróciła, bo fotowoltaika aż taka droga nie była. A nie pamiętam, w którym miesiącu ją kupowałem nawet. Myślałem, żeby postawić nawet tych paneli trochę więcej, ale że tak powiem, nie mam pod to dachów, bo chciałem tylko na dachu stawiać. Jak już, no to jeśli bym miał jakiś nieużywany teren na gospodarstwie, no to postawić, zagrodzić kawałek. No chyba, że też kiedyś mnie przez myśl mi przeszło, żeby najmniejsze moje pole też ogrodzić i postawić tam sobie właśnie takie panele fotowoltaiczne. I teraz nawet jak o tym wspominam, mam na myśli na przykład tą łąkę koło gospy, tą mały trójkąt. Jakby tam postawić właśnie panele fotowoltaiczne, ale to wtedy już bym postawił te, no, na tych okrągłych betonowych postawkach oryginalne te, no, oryginalne, wiecie co, panele. Jest to temat do przegadania. No, że tak powiem, obecnie nie mam na to pieniążków, bo mamy obecnie 9000 na koncie. Mamy 400
chyba 70 tysięcy do spłaty kredytu. Także trochę to jest. A nie, czekajcie. Ja mówiłem, że 3000 za panele fotowoltaiczne, ale zapomniałem, że też mam firmy. Firmy, które na chwilę obecną... No tutaj pastewniaka już nie ma, trzeba wyłączyć. I konserwy, i tam zupy się tworzą, także sporo tych przetworów mi się robi w międzyczasie. Także no, to głównie z tego w sumie na pewno był ten zarobek. Zapomniałem o tym, że mam fabryki aż dwie. Także no, w sumie myślę, teraz jak tak patrząc na to, że mam te dwie fabryki, no i jeszcze panele fotowoltaiczne, to że tak powiem, za zbyt dużo nie dostawałem z tych produkcji. Wysypiemy sobie i będziemy jeździć już myślę, że wzdłuż. Chcę dosypać tylną przyczepę. Wiem, że na pewno będą obydwie te pełne, także tam w sumie wsiorba, na którą bym wysypał. Lepiej nawet jakby była pierwsza przednia zasypana, ale no ten kawałek na pewno wiem, że zasypię z niego ten, jak i może i następny zestaw do pełna. Teraz tak się zastanawiam, czy w sumie ten drugi zestaw do pełna, no bo zawsze wiadomo, pierwsze krążenie no to daje najwięcej, później to trzeba troszkę uwracać w tam i z powrotem, żeby nakosić zbiornik. Ale myślę, że aż takiej tragedii jednak nie będzie przy tej kukurydzy. Dobra, wjeżdżamy, przecinamy się i tutaj będziemy sobie kosić w kółko, że tak powiem. Poprzeczniaka już wystarczy. Aha, no i wracając do tego tematu, co chciałem poruszyć, czyli nowy farming. Z tego co już wiemy, będziemy mieli w nowym farmingu kilka nowych upraw. Ile to jeszcze w sumie nawet do końca nie wiadomo, no ale z tego co się można było domyśleć po tych grafikach i w ogóle, na pewno będą dwa rodzaje ryżu i jakieś tam jeszcze jedne warzywko. Teraz już nawet zapomniałem jakie, ale na pewno to będzie warzywko, czyli no branża warzywnicza. Jeśli ktoś to lubi, no to że tak powiem, coraz więcej tego będzie w następnych farmingach, z tego co widać. Także no, będzie szło, jeśli ktoś to lubi, a to nie jest jakoś, że tak powiem, mało opłacalne, jak ktoś ma, że tak powiem, jeszcze prowadzi te swoje fabryki, no to będzie dobrze opłacalne w porównaniu ze zbożem, no bo tak obecnie można warzywka siać, sadzić, tak jak dobrze ktoś to obejdzie, no to może w jednym roku, w jednym sezonie nawet ze dwa razy zbierać takowe warzywka, tylko trzeba mieszać, że tak powiem, bo tu na przykład szłoby, tu będzie szłoby, aha nie, nie szłoby, czy bardziej to tak jak robię ze zbożem, czyli na wiosnę, na jesień się zboże takie jak jęczmień czy rzepak, tam wcześniej zbierasz, no i po takich tych na jesień możesz sobie rzucić te warzywka na tych polach. No i wtedy no wychodzi, że albo siejesz późną pszenicę, no albo, w ogóle siejesz na wiosnę. Także no później jakoś inne pola trzeba sobie obsiać ponownie. No rok później musisz jakoś przepękać z tym owsem, no bo po owsie, że tak powiem, już nic nie zasiejesz.
typowo warzywek. Jedynie po owsie, jak zbierzesz, możesz zasiać trawę, zebrać ją na jesień i zebrać ją na wiosnę, i wtedy na wiosnę warzywka pizgnąć. I tak na okrągło po warzywkach zasiać na jesień jakieś zboże, co będzie szybko do zbioru. Później warzywka w następnym sezonie od razu po zbiorach, jeszcze do zimy urosną. Tak samo jak teraz w sumie po jęczmieniu. Po jęczmieniu i po nie pamiętam czym, chyba pszenicy. Mam marchewkę i pastewniak i buraki posiane, które są chyba obecnie nawet do zbioru. Nie wiem, muszę zobaczyć, ale myślę, że już nie będę wam w tym sezonie tego, że tak powiem, zanudzał. I to zbiorę poza odcinkami. A teraz po prostu zajmę się albo... nie wiem, czy coś tu jeszcze będę chciał siać, na przykład po kukurydzy. Czy zostaje te pole do wiosny, ale myślę, że mógłbym posiać nawet tą pszenicę późną. By było dużo pszenicy w przyszłym sezonie, a pola pod warzywka bym na wiosnę jakieś zakupił. W silosach, że tak powiem, aha, nie, my zboże sprzedawaliśmy. Dziwne mi jest to, że tu na przykład pokazuje obornika 71 tysięcy litrów, a płyta obornikowa jest pusta. Teraz czekajcie, jak to wychodzi z tą pszenicą. Mamy październik i jeszcze by można zasiać albo pszenicę, albo jęczmień. Chyba, że tu jeszcze jęczmień walnąć. Jęczmień jest wcześniej do zbioru, nie? No to bym jęczmień walnął, żeby w lipcu wtedy skosić i można by było wtedy to jakieś warzywka, tak jak mówiłem, walnąć, to wtedy będzie, że tak powiem, podwójna opłacalność. Także myślę, że tak na szybko sobie może i wlecimy z gnojowicą myślę, że talerzówą i od razu siewnik, tak żeby troszkę nawet te resztki będą mogły leżeć na wierzchu i po prostu z tymi resztkami, w tych resztkach zasiejemy ten jęczmień. Mam nadzieję, że on przetrwa, że nic mu się nie stanie przez zimę. No i tak to wtedy sobie będziemy mieli sporo do zbierania na przyszły sezon. Dlatego też mówiłem, że chyba mówiłem, że w przyszłym sezonie zamierzam przy New Hollanda jeszcze mieć, ale że tak powiem, jest możliwość wymiany headeru o tam chyba pół metra większego, także te pół metra większego header sobie zamienimy, żeby szybciej troszkę kosić. No bo wiadomo, te pół metra, ale zawsze coś. Zawsze, no wiadomo, coś. To tak samo jakby, nie wiem, z bizona zwykłego się przesiadł na rekorda. Tam też praktycznie jest, no może troszkę więcej niż metr, niż pół metra, ale to praktycznie takie same porównanie, tam jest 0,07 metra i na większy header. Także no niewielka różnica, ale zawsze coś. Zawsze pole jest trochę szybciej skoszone. Co będzie też w nowym farmingu? Co można sądzić po nowych screenach? Będą na pewno też, tak jak już wspomniałem na odcinku, tylko nie pamiętam na którym, bo nagrywaliśmy dwa pod rząd z brzozówki. Będą też dwa nowe kombajny na pewno, że tak powiem, z tych najnowszych gigantów, które chyba mają podobne headery co w tym obecnym farmingu
największy John Deere, czyli już 15 i coś metrowe, także konkretne giganty dla tych, co lubią grać na ogromną skalę. No chyba, że niektórzy też lubią grać kombajnem na ogromną skalę, na małej skali. No to też jest tak całkiem inna bajka. Jeśli ktoś gra, tak to wie, o co mi chodzi. Chociaż niektórzy nawet nie czają. Także nie będę wspominał. A niektórzy na polską wieś by nawet i wzięli Lexiona z 12-metrowym headerem. I to jeszcze na takie pola, gdzie w farmingu przeliczeniowo masz 5 hektarów wino. Także no. Wiem, że niektórzy teraz mogą się dziwić tym, co gadam, ale niektórzy te grają. Wiadomo, że niekiedy tak jak youtuberzy, no to po prostu wynajmują na szybki kombajn, żeby jak najszybciej ogarnąć przed odcinkiem takie coś. No ale niektórzy grają tak normalnie, że tak jak do tego pola tutaj już by mieli kombajn Lexiona, żeby ino jak najszybciej skosić i od nowa zasiewać pola i przewijać cały rok. A jednak taki nie jestem. Ja tam wolę mieć coś bardzo dużo areału, a mam mniejszy kombajn, aby troszkę pojeździć tym kombajnem, a nie żeby on praktycznie mało co robił, większość sezonu stał pod wiatą i się kurzył. Tu mamy co, no w pierwszym sezonie mało co miał do koszenia, w drugim sezonie, czyli w tym obecnie, no to już trochę napstrykał, bo w pierwszym sezonie chyba napstrykał tylko jedną motogodzinę, w tym sezonie już napstrykał ponad 4, także dość spoko on robi. Wracając znowu do tego nowego farminga, co możemy się spodziewać? No z tego, co już się dowiedzieliśmy, no to na pewno będzie ponad 400 maszyn oryginalnych. Także może i będzie coś z tym. Nie pamiętam, ile jest w tym farmingu maszyn oryginalnych. 150 marek, także trochę tego będzie. Patrzenie na stronie, jak udostępniają, jakie maszynki będą. Grafika oczywiście na screenach, które oni Giants robi, no to wiadomo, jest albo z innych gier, albo po prostu jakoś graficznie podrobiona, no bo wiadomo, zawsze na tych no na tych szybkich ich filmikach było ładnie, pięknie, cacy. Jakby tak było, jak mają na filmikach, to już dawno by na pewno też była wgrana gleba 3D, czyli tak jak w Orce, to byłoby widać normalnie tą bruzdę, gdzie by mogło koło wpadać przy tych mniejszych pługach, a tak nie jest, niestety nie jest. Także no, z tych filmików nie mamy co się sugerować. Co? Możemy na pewno też, wiemy na pewno to, że zawsze z poprzedniego farminga, z tego dodatku, gdzie była mapa i jakieś maszynki, no to ta mapa na pewno będzie przeniesiona, czyli na przykład zielonka, czyli jakbyśmy coś nie dokończyli, no to wtedy możemy w następnym farmingu kontynuować, gdybyśmy chcieli. Tylko no wiadomo, gospodarki na pewno nie będziemy mieli pobudowanej takiej samej jak w tym farmingu, no bo nie będzie tych budynków na pewno na samym początku, no chyba że ktoś będzie przerabiał od razu sobie do nowego farminga. Dobra, wyjedziemy sobie już tak, nie zauważyłem, że muszę się wysypać. Teraz chyba w ogóle przyczepy będą pełne. Tak jak mi się wydaje, że ten jednak następny zestaw będzie też pełny z tego pola zwieziony. Chociaż, no nie wiem. Trochę tego jednak jest.
Dobra, zobaczymy. Nie będziemy tu zgadywać. Będzie też na pewno nowy, najnowszy Case Quattrack, który już tam ma 700 chyba 15 koni, czy 720. No, że tak powiem, ja tymi kwatrakami czy czymś bardzo mało jeżdżę, także mało mnie to interesuje. Bardziej wolę mieć na gospodarstwie takie maszynki do 400-450 koni, maksymalnie 500. No, czyli chodzi o te, co bardziej są tak zwykłe ciągniki, oś normalna, przednia i tylna, przednia oś skrętna. Tylne koła wyższe, przednie niższe i nie ma gdzieś łamania w pół ciągnika. No i są to ciągniki normalnie na zwykłe oponach. Ciekawi mnie. Aha, no i było wspomniane też o nowych zwierzętach, czyli o bawołach. Nie wiem, czy one będą miały jakąś dodatkową funkcję, że będą coś dawały, czy po prostu może będzie jakaś nowa przetwórnia, że te bawoły będą mogły iść na przykład na rzeźnię. Przydałoby się na przykład, że bawoły były typowo chowane na rzeźnie i na przykład też by można sobie nową gałąź produkcyjną otworzyć, czyli zakłady rzeźnickie, że tak powiem. Przez przypadek chciałem powiedzieć zakłady pogrzebowe. Nie, to nie ta branża. Chodzi o zakłady rzeźnickie. No i takie bawołki byśmy hodowali po prostu typowo na to, żeby do rzeźni sobie wywieźć i wymienić na mięso. Nie wiem, możemy się domyślać. Jak na razie tylko na głównym trailerze były te zwierzęta po prostu pokazane, jak mniej więcej będą wyglądać. No, nie jak zwykłe bawoły. Duże zwierzęta, brązowa skóra zazwyczaj z sierścią, no i duże rogi, szeroko wystawione z głowy, że tak powiem. Także bardzo na tym trailerze były dobrze odwzorowane co do rzeczywistości, jak będą wyglądać w farmingu, to na razie no możemy się domyślać. No bo tutaj mówiłem, trailer jest bardzo podkręcony. Tak jak wygląda 22, to lepszy trailer był do FSA 15, no ale to wiadomo, czy 17, do 17 można jak powiedzieć, bo w 15 jeszcze były te drzewa sześciokątne. A w 17 już niby je pozakrąglali, ale to jeszcze tam się coś bugowało. Także coś tam było poprawiane. Teraz nie pamiętam co dokładnie, no ale było coś takiego. W 15 miało być też już, że tak chyba z tego co pamiętam, bardziej okrągłe drzewa, a jednak dali sześciokąty. Tam część użytkowników z tego co wtedy oglądałem farminga na YouTubie, ja wtedy jeszcze nie prowadziłem kanału, to naprawdę się wkurzali na to, że te drzewa są sześciokątne, a nie okrągłe już porobione, albo jeszcze więcej kątów zrobione. Ktoś tam niby miał się tym zająć, ale to prawdopodobnie we wszystkich traktorach tak to jest, więc. Teraz nie wiem, co, że tak powiem, powiedziałem. Może mi się nie sklejać gadka, że tak powiem, ale
jestem, że tak powiem, lekko śpiący, bo, że tak powiem, teraz przed chwilą pomyślałem o czymś innym, a gadałem o czymś innym i w międzyczasie zmieszałem te dwa tematy. Także teraz to, co powiedziałem, to nie wiem sam, co powiedziałem. Muszę, że tak powiem, zakończyć za chwilę ten odcinek, bo już, no, przymknęło mi się oko i zmieszałem dwa tematy. Temat jeden z rzeczywistości, co dzisiaj, że tak powiem, rozmawiałem o nim, i rzecz tu farmingowa. Masakra. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, może zmieszam dwa tematy. No ale cóż. Ciekawe, czy... No nie, bym nie ryzykował, żeby objeżdżać to mi z powrotem jeszcze. Bo na pewno mi nie starczy. Także wysuniemy sobie rurę. I podstawimy na poprzeczniach kombajn. I go chyba wyłączymy. Podstawimy najlepiej tutaj, żeby koło tego stanąć. A my sobie, myślę, że zaprowadzimy New Hollanda na gospę. Chociaż nie, już mam 36 minutę. No jak widzicie, większość tutaj jest skoszona. Tutaj myślę, że jeśli da jedną przyczepę przy klasie, to będzie dobrze. Także na pewno w następnym odcinku się, że tak powiem, pochwalę, ile tej kukurydzy było. Także co, jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, możecie strzelić też jakiś fajny komentarz. No i co, zapraszam was na następne odcinki. Do następnych odcinków. Na razie, trzymajcie się, cześć. No i zostawcie też suba. Never.